Bardzo ciekawy temat, jak widzicie, jak Poczta Polska wspiera polski e-commerce. Ostatnio miałem okazję oglądać wywiad z Donaldem Trumpem, który ma zamiar kandydować, właściwie kandyduje w wyborach prezydenckich w Stanach. I padło pytanie, jak ma zamiar tworzyć miejsca pracy w Ameryce. On powiedział, będę to robił. No co dziennikarz taki zdziwiony mówi, ale jak? On mówi, no wiesz, jestem dość bogatym człowiekiem i ogólnie jak ja coś robię, to to się dzieje. I jak parafrazując, no, jak Poczta Polska wspieramy, to po prostu robimy. A tak na poważnie, Poczta Polska to jest przede wszystkim grupa kapitałowa Poczty Polskiej. Ona się zazwyczaj kojarzy z placówką pocztową, z listonoszem, operatorem pocztowym, ale to jest o wiele więcej. To jeszcze jest bank, to jest firma ubezpieczeniowa, mamy brand technologiczny Envelo. Czy ktoś zna Envelo? Ręka w górę, poproszę. Nie za dużo. A kto korzystał? No prawie, czyli ci, co znają, to właściwie korzystają. Bardzo dobrze. A kto korzystał z usług w ogóle Poczty Polskiej? Dobra, a nie w kontekście listów, tylko na przykład jak kupujecie coś, zakładam, że wszyscy czy ktoś nie kupuje w internecie? Nie, dobrze. To jak już kupujecie w internecie, to kto nie skorzystał kiedykolwiek z Poczty Polskiej? Jeden jakiś świr się znalazł, dwóch. Dobra, więc żebyście mieli to zrozumienie, a propos Poczty Polskiej, to jest firma, która przeżywa ogromną transformację. Nie będę ukrywać, że całkowicie jako organizacja przegapiliśmy lata 90., pierwszą dekadę wieku, aż w końcu przyszedł moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę, a właściwie zarząd tej spółki, że trzeba dokonać pewnych zmian, trochę ten biznes zmienić, zharmonizować, zoperacjonalizować i również w zakresie e-commerce. To, że e-commerce rośnie, ponieważ tu jesteście, pewnie wszyscy wiecie, on rośnie bardzo, bardzo mocno. Z drugiej strony ja zawsze, w szczególności w kontekście e-commerce'u u nas w Polsce, trochę wygaszam ten hura optymizm. Jak zobaczycie, ile ten rynek jest warty 30 miliardów, to jest tyle, co obroty Biedronki. Czyli całe polski e-commerce, wszystkie e-sklepy generują takie same obroty jak Biedronka, co daje nam taką dość prostą skalę porównawczą, jak to jest mały i niedojrzały rynek. W związku z tym, że ten rynek jest dość niedojrzały, jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w nim operują albo myślą, żeby się włączyć, ponieważ on będzie jeszcze dość znacząco rósł, co najmniej dwucyfrowo przez kilka grubych lat, aż dojdzie do jakiejś fazy dojrzałości, pewnie w okolicach 2020 roku, więc jeszcze 5 lat na to, żeby móc łatwiej i z mniejszą konkurencją na tym rynku podziałać. Z perspektywy operatorów logistycznych, no ten biznes jest super istotny, ponieważ każda przesyłka, którą jednak w tym internecie kupujemy, ona musi do kogoś dotrzeć, tak, jeżeli mówimy o dobrach materialnych, jakby nie wirtualnych, i zazwyczaj dostarcza to jednak firma kurierska, tudzież dostarcza to operator pocztowy i tak się dzieje właściwie w każdym kraju na świecie, w którym jest e-commerce, czyli prawie w każdym. On, dla nas było też to bardzo dogodne, jeśli mówimy o Poczcie Polskiej, dlaczego ten rynek niedojrzały, który możemy pomóc rozwijać poprzez usługi, o których za chwilę wam wszystkim opowiem, dlatego że firmy kurierskie, które Poczcie Polskiej odebrały rynek paczkowy, one działały w segmencie B2B. Natomiast logistyka e-commerce'owa jest logistyką B2C, co oznacza, że od biznesu, czyli e-sprzedawców, trafia to do konsumentów ostatecznych i tutaj nagle się okazuje, że to jest zupełnie inne wyzwanie logistyczne, o wiele trudniejsze, tak? Logistyka firma jest na zbudowana na pewnych schematach, stąd Poczta Polska była w naturalnym środowisku, w którym była w końcu z powrotem konkurencyjna i w momencie, kiedy zaczęliśmy jeszcze zmieniać nasze usługi, dodawać nowe usługi, jesteśmy w stanie ten rynek na jego potrzeby dość dobrze odpowiadać. Niemniej jednak bardzo często wskazuje się właśnie firmy typu DHL, UPS, DPD jako naturalnych konkurentów. No to jest nie do końca prawda, bo dzisiaj tak naprawdę firmy, które są największym zagrożeniem i na nich patrzą wszystkie firmy logistyczne, to są firmy nielogistyczne. Tak, to jest Google, to jest Amazon, to jest eBay. Wszystkie te firmy zaczęły realizować logistykę i ją bardzo mocno rozwijają, zdając sobie też zarazem sprawę, jak istotny jest w całym łańcuchu wartości e-commerce, jak istotna jest logistyka. Ale jak to robimy my jako Poczta Polska? Jak już wspomniałem wcześniej, tych spółek w Poczcie Polskiej, takich tych korowych, są cztery. Bank ubezpieczenia, spółka cyfrowa pod brandem Envelo oraz Poczta Polska. I my wpadliśmy na taki pomysł, dość odważny, aczkolwiek praktykowany również w innych krajach, że dla nas punktem zainteresowania jest cały łańcuch
wartości e-commerce, nie jedynie logistyka. Czemu? Jak wspomniałem, rynek e-commerce w Polsce jest bardzo nierozwinięty i ci mali przedsiębiorcy, to jest bardzo często tak zwane SOHO, czyli ludzie, którzy wysyłają te przesyłki jeszcze z domu, bardzo małe biznesy, one potrzebują więcej aniżeli tylko i wyłącznie wsparcia logistycznego. Stąd chociażby bank, stworzyliśmy specjalne konto dla e-commerce'u, które realizuje o wiele wygodniej płatność za pobraniem i te usługi bardzo dużą popularnością się cieszą, co nas cieszy, bo są to dla nas dodatkowe źródła rentownych przychodów, a e-sprzedawcy mogą o wiele lepiej realizować swój biznes. No ale może pomalutku, zapomniałem o tym slajdzie, przepraszam, żeby nie było, że tak sami się cieszymy tym, co robimy w tym roku, to warto się pochwalić, możecie wtedy być dumni z Polski, z poczty, bo jest Polska. Otrzymaliśmy nagrodę World Mail Awards w kategorii e-commerce za właśnie to, że potrafiliśmy stworzyć całą masę usług i produktów, które odpowiadają na potrzeby tego rynku, co jest dość istotne, większość tych produktów i usług nie jest niczym nowym, czego Poczta Polska nie miała. Była to tylko kwestia dopasowania, tuningu tych produktów i usług, żeby odpowiadały na rzeczywistą potrzebę rynku. One czasami były to większe zmiany, czasami mniejsze, ale jednak, jak i przede wszystkim właściwa komunikacja. Bardzo wiele osób nie wiedziało, że Poczta Polska ma na przykład usługi kurierskie, tak? To notabene bardzo często widać we wszystkich ankietach, ponieważ nasz brand kurierski nazywa się Pocztex i bardzo często jest, z jakich usług kurierskich korzysta, jest Poczta Polska, a potem dwa miejsca dalej albo wcześniej, w zależności od ankiety, jest Pocztex, tak? Zresztą badania są ogólnie dość ciekawe. Ostatnio miałem okazję czytać wyniki badań związanych z Click and Collect. Nie wiem, czy wiecie, 3% warszawiaków odpowiedziało, w moim mieście nie ma placówki pocztowej. Nawet tutaj jest, w tym budynku, nie wiem, czy widzieliście. Ale idąc dalej, paczki. Paczki są dość kluczowe. To, w jaki sposób poprzestawialiśmy paczki, jest dość istotne i nie są to, jak wspomniałem, rewolucyjne rozwiązania, ale bardzo często właśnie ta prostota w e-commerce jest dość istotna, żeby od niej nie odchodzić. Taka pozytywistyczna praca u podstaw. My przede wszystkim podzieliliśmy paczki na dwa rodzaje. Jako operator pocztowy mamy bardzo dużą sieć, mogliśmy sobie na to pozwolić. Dodatkowo dochodzą usługi powszechne, ale one nie są dobre, nie korzystajcie z nich nigdy. No, UKE nam każe je świadczyć, czy musimy jako operator wyznaczony. One mają parametry no, niezbyt satysfakcjonujące, ale są faktycznie bardzo tanie. Niemniej jednak również atrakcyjne cenowo, ale o bardzo dobrych parametrach mamy produkty, które nazywają się paczka 24, które jak łatwo się domyślić dochodzą dnia następnego oraz paczka 48, która dochodzi dwa dni po nadaniu, bardzo dobrze. Co jest istotne, są to gwarantowane terminy doręczeń. Tutaj uderzę troszeczkę w moją konkurencję, ponieważ tam, jak zwrócicie uwagę, są to deklaracje, to nie są gwarancje. Za te gwarancje tam sobie trzeba słono płacić. Poczta Polska robi to za darmo. Nie mamy też ukrytych opłat paliwowych, więc po prostu widzicie, no same dobre rzeczy. Dodatkowo oczywiście można te paczki nadawać, wykorzystując aplikację elektroniczną nadawca, co polega na tym, chociaż nie polecam za bardzo tej aplikacji, ona nie jest zbyt user-friendly, ale można to robić. Wszystkie mają gwarantowany termin doręczenia, można je wszystkie śledzić, więc wiadomo, gdzie się znajdują. Mamy również, to one są wszystkie opisane, dodatkowo jeszcze jest wspomniana usługa kurierska. Kto wie, czym się różni usługa paczkowa od usługi kurierskiej? Tutaj jest nawet, tam była podpowiedź w sumie wcześniej. W dużym skrócie, usługi paczkowe to są takie, które nadajemy w placówce pocztowej, natomiast usługi kurierskie to takie, które odbiera od nas kurier. Słucham? Nie za dopłatą. Odbiór? Nie. Przeniesiemy to może w kuluary potem. Ktoś cię chyba przycina. Przy czym kurier 48, wracając do tej usługi, ona jest dostępna tylko i wyłącznie dla klienta biznesowego, nie dla indywidualnego, więc trzeba być umówionym z Pocztą Polską i już kwestia tej umowy reguluje zakres odbioru i cut-offy, ale no, może bez takich szczegółów, zakładam, że aż tak logistyka was wszystkich nie jara. Przy czym ogólnie my z tą usługą kurierską mamy dość duży problem. Cały świat funkcjonuje tak, że kurier odbiera, no a w placówkach czy w jakichś takich pastel pointach, post pointach, kurier pointach, jakkolwiek to zwał, się to nadaje. Nasi użytkownicy, konsumenci uwielbiają korzystać z usług kurierskich, nadając w placówkach pocztowych, więc szczerze mówiąc, sam już się nie orientuję, czy my aktualnie dajemy tę możliwość, czy nie, bo to się tak zmienia naprawdę. Ale to wszystko jest na stronie internetowej, możecie to sprawdzić. Niemniej jednak paczka
ma zawsze to, że jest nadawana albo do osoby w domu, tudzież jest nadawana do placówki pocztowej, to jest tak zwany odbiór w punkcie. Ale do tego jeszcze za chwilę dojdę. Świadczymy również usługi cross-borderowe. Tutaj najbardziej cenną usługą i taką godną uwagi jest Global Express. Jest to usługa o najlepszych parametrach ceny do jakości. Jest to co prawda usługa tylko do 2 kilo, więc nie każdy z segmentu e-commerce może z niej korzystać, jak ktoś wysyła cięższe paczki. EMS to jest typowy kurier międzynarodowy. Nie jest pewnie tajemnicą, że Poczta Polska nadaje do 180 krajów, więc w sumie do chyba wszystkich krajów, do których da się coś nadać, nie działa, nie ma tam jakichś działań wojennych albo innych jakichś tsunami i katastrof. Więc jak widzicie, Poczta Polska daje tą niesamowitą możliwość każdemu e-commerce'owi nadawać zarówno w kraju, jak i za granicą. Z tych usług korzysta niezbyt wiele osób, ponieważ polskie e-commerce nie za bardzo lubią sprzedawać za granicę, co mnie absolutnie dziwi. To jest, wiecie, to jest tak jak mamy sklep tradycyjny, no to ostatecznie wejdą do niego wszystkie te osoby, które przechodzą ulicą. Natomiast jak mamy sklep internetowy, no to potencjalnie naszym klientem jest każdy, kto ma internet. Więc jak robimy stronę po polsku, do tego damy wysyłkę tylko do Polski, to automatycznie ograniczamy się do 16 milionów konsumentów. Więc zachęcam wszystkich, którzy myślą o własnym sklepie albo go mają, chociaż nawet jak macie tą stronę po polsku i ktoś będzie zdeterminowany, skorzysta z Google Translatora, to niech chociaż może zapłacić za tą wysyłkę i to do niego dojdzie, nawet jeżeli mieszka za granicą. A propos naszej sieci placówek pocztowych, jest ich dość dużo, jest ich ponad 7 tysięcy, aczkolwiek możliwość click and collect jest dostępna w ponad 4 tysiącach placówek. Czy wiecie, że współpracujemy z Orlenem i na stacjach też można odbierać paczki? No, to już wiecie, można. Mamy tą usługę, to jest ponad 1000 stacji Orlen. One są o tyle istotne, że placówek czynnych całą dobę nie jest zbyt wiele, natomiast Orleny są czynne całą dobę, więc jest dodatkowa sieć 1000 miejsc, w których można odebrać przez całą dobę tą przesyłkę. Mamy placówki całodobowe, mamy też strefy 24. Pytanie, czy ktoś z was był w nowej placówce pocztowej, nowego typu? Takiej z samoobsługowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym. Nazwa paczkomaty jest nazwą zastrzeżoną dla naszej konkurenty. Z listomatem, tak. Dokładnie mamy takie placówki pocztowe, które posiadają strefę 24. Koncept jest podobny, który możecie znać z sektora bankowego, tak? Czyli nawet jeżeli placówka banku jest zamknięta, jest wydzielona część, w której można przez całą dobę korzystać z usług. U nas są to nawet usługi ZUS-u, można tam korzystać, stoją tam ZUS-omaty, ale nie w każdej. Więc tą sieć rozwijamy. Z takich ciekawych implementacji, którą wykonaliśmy, niewiele osób wie, że każda przesyłka nadana w placówce pocztowej po godzinie 15 jest tak naprawdę przesyłką nadaną dnia kolejnego, co nie jest zbyt dogodne, w szczególności dla przedsiębiorców, którzy przychodzą w godzinach późniejszych, jak już ogarną te wszystkie swoje paczuszki, które do nich spłyną. Więc zrobiliśmy sieć placówek, że taką sieć w sieci, sieć placówek przyjaznych e-commerce. Ich jest ponad 200. Jak wejdziecie na wyszukiwarkę placówek na stronie pocztapolska.pl, to można sobie je tam wylistować, zobaczyć na mapie. One się różnią właśnie tym, że tam godzina graniczna jest na godzinę 17, 20 przesunięta, w zależności jak nam się to udało zrobić. One są wybrane dość sprytnie, bo na przykład, żebyście wiedzieli, że myślimy nad tym, co robimy w Poczcie Polskiej, mieliśmy placówki pocztowe, które były zlokalizowane w miejscach całkowicie nieprzyjaznych, typu Piotr Krakowska w Łodzi, gdzie jest długi pasaż, więc z tymi paczuszkami się idzie dość niewygodnie, więc one zazwyczaj mają jakieś dogodne miejsce, żeby zaparkować, żeby do nich łatwo dojechać i można nadawać te przesyłki tam w godzinach późniejszych. A propos naszych paczek, taką innowacją, którą zrobiliśmy, na to za bardzo nikt wcześniej nie wpadł, co wydawało by się mogło dziwne, bo jest takie oczywiste. Jak wspomniałem wcześniej, w Polsce e-commerce to są przede wszystkim mali e-przedsiębiorcy. Moi następcy powiedzą też między innymi, jak ich wspierać marketingowo, ale oni nie mają dużej tendencji do tego, żeby się zumawiać. Tak? Oni nie chcą za bardzo podpisywać umów, to są małe firmy, nie chcą deklarować wolumenów, nie wiedzą, jak to będzie szło, więc stworzyliśmy pakiety przedpłacone, gdzie czym więcej przesyłek się kupi, 10, 20, 30, 40, tym te przesyłki są tańsze. Dodatkowo jest tam wtedy, można wykorzystywać elektronicznego nadawcę, i bardzo łatwo te przesyłki nadawać bez żadnych umów. Również wspieramy tych klientów darmowymi opakowaniami. Zwroty. Jak wiecie, wszystkim, którzy kupują w internecie, zdarza się coś zwrócić. Ci, którzy mają z tym problem, to jest bardzo ciekawe, jak się czyta badania ten temat, ponieważ ponad połowa respondentów natrafiła na problemy przy zwrocie towaru zakupionego w internecie. Co zrobiła większość z nich? Dała go
w prezencie członkom rodziny lub znajomych. Tak. Druga grupa, ja nie pamiętam, ile to było procent, sprzedała go na Allegro. Suma summarum, Allegro samo sobie generuje biznes, nie? Najpierw ktoś kupuje, a potem nam sprzedaje. No a reszta próbowała ze skutkiem jakimś sensownym to zwrócić. Poczta Polska to ułatwia. Mamy formularz zwrotypocztapolska.pl, gdzie właściwie ciekawostką w tym zakresie jest to, że nie wpadliśmy do tego na tak zwanej logistyce odwróconej, czyli możemy zwrócić jedynie paczkę, która przyszła pocztą, można tam zwrócić paczkę, która przyszła niezależną operatorem, tak, czy kurierem, czy przez paczkomat, można to zwrócić. Jeżeli klient ma z nami podpisaną umowę, o wiele łatwiej jest to jeszcze zrobić, ponieważ wpisując pierwsze litery sklepu internetowego, wypełnia się część danych, które należy podać przy generowaniu zwrotu, więc zwroty od dzisiaj zawsze możecie łatwo zrobić na tej stronie, następnie zanieść to do placówki pocztowej i też teraz w zależności od tego, czy mamy umowę z tym partnerem, czy nie, mogą one być za darmo lub trzeba uiścić opłatę. To jest o tyle wygodne dla samych e-sprzedawców. Każdy e-sprzedawca jednak ma wynegocjowane o wiele lepsze warunki ceny wysyłki, aniżeli są one dostępne w cenniku, tak, jeżeli byście chcieli dokonać tego zwrotu sami, więc wtedy może oferować atrakcyjniejsze warunki cenowe na wykonanie tego zwrotu, co jest w ogóle dość ciekawe, to nie chcę nikogo załamywać, ale średnia różnica pomiędzy ceną, jaką płacimy często za wysyłkę, jeżeli jest ona płatna, nie jest darmowa, a tym, co mają wynegocjowane ogólnie, nie tylko u nas, ale też w naszej konkurencji e-sklepy, to jest na poziomie 5-6 zł. Co prawda oni się przetłumaczą, czyli jest sprzedawcy i ja ich rozumiem, że oni muszą to zapakować, muszą mieć karton i tak dalej, no ale jakbyście mieli świadomość, jaka to jest mniej więcej różnica. Wspomniałem wcześniej o kontach i usługach finansowych. Tutaj tak naprawdę najatrakcyjniejszym jest właśnie konto, które przede wszystkim pozwala na szybki zwrot pieniędzy z tak zwanej pobraniówki. W Polsce ciągle bardzo dużo transakcji realizowanych jest płatnością za pobraniem. Z ciekawości, ktoś z was korzysta z tej formy zapłaty? O Maja, nie masz konta w banku? Więc to jest ogólnie zmora dla e-sprzedawców, tak? Te pieniądze idą do nich dość długo, więc jak są mali, no to zależy im na tak zwanym cashflow, żeby te pieniądze do nich jak najszybciej doszły. Natomiast jeżeli to są duzi gracze, no to są dość duże kwoty i oni zdecydowanie lepiej wiedzą, co na sesjach nocnych z takimi kwotami można robić, aniżeli czekać, aż firma logistyczna je odda. Więc my zaproponowaliśmy konto, jeżeli e-sprzedawca posiada to konto, wszystkie pobraniówki otrzyma w przeciągu doby na swoje konto. Dodatkowo to są jeszcze różne w formie link kredytowych, ekspresowych kredytów ratalnych, aczkolwiek to są takie produkty poboczne, które aż takim dużym zainteresowaniem się, znaczy ekspres raty kredyt tak średnio, ale linia kredytowa już zdecydowanie przedsiębiorców interesuje. Z ciekawostek mamy również usługi ubezpieczeniowe. Co jest ważne, wszystkie przesyłki Poczty Polskiej są ubezpieczone w cenie, to chyba 5000, ale lepiej sprawdźcie. Natomiast to jest dość istotne, rzadko kupujemy jednak coś droższego w internecie. No, mamy firmę ubezpieczeniową, więc możemy taką ofertę zrobić. Zrobiliśmy również ciekawe ubezpieczenie Office Assistance. Badaliśmy tych małych przedsiębiorców, którzy pracują z domu i wyszło na to, że jeżeli oni przestają prowadzić swój biznes online, jest to związane z tym, że na przykład nie działa im kran, komputer się popsuł, takie typowe usterki domowe. Więc stwierdziliśmy, że chcemy im w tym pomóc i mając to ubezpieczenie, tak jak mamy car assistance w przypadku samochodu, coś się stanie, dzwonimy do ubezpieczyciela, odholowuje, naprawia, tak samo tutaj ta pomoc przychodzi do domu i dany problem rozwiązuje. Ponieważ Poczta Polska jest firmą, jak już wiecie, taką tradycyjną, mamy również mailing masowy. To jeszcze nie jest zbyt popularna, tutaj koledzy z marketingu widzę się tak patrzą, o co kaman, nie będziemy wam kraść biznesu, będziemy tutaj synergię, panowie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dość ciekawa forma marketingu. Mamy dwóch dużych klientów, których nazwy z powodu NDA nie mogę wymienić, ale tacy, których na pewno wszyscy znacie, którzy z tej formy korzystają. No, ostatecznie okazuje się, że w tym internecie, jak już przeprowadzi się wszystkie działania, o których potem się dowiecie, jakie można przeprowadzić, no to można osiągnąć tak zwanego sufitu. I co dalej? Jak pozyskiwać nowych klientów? Tutaj pomocą przychodzi mailing masowy, czyli klasyczna wysyłka do skrzynek pocztowych. Oczywiście konwersję tutaj mierzy się dość trudno, ale jest to dość tania usługa i bardzo skuteczna. Przy czym jak porównamy sobie wysoko rozwinięte zachodnie rynki w kontekście marketingu, reklamy, to wiem, że mieszkając w Warszawie trudno jest to uwierzyć, ale Polak otrzymuje średnio 6 reklam do skrzynki rocznie.
natomiast Amerykanin ponad 300. Więc możecie sobie zdać różnicę. No, to zależy, jaką ma się skrzynkę, gdzie się mieszka, tak? Ale mówimy jakby o średnich, czyli skala tego masowego mailingu za granicą jest o wiele, wiele wyższa niż u nas. Nawet formy gazetek i tak dalej, które znamy z sieci retailowych, są tam o wiele bardziej popularne, ale też zarazem lepiej stargetowane, ale to temat na zupełnie inną prelekcję. Aplikacje online. Znacie wszyscy już aplikację Envelo, więc teraz zachęcam was do tego, żebyście zainstalowali sobie tą aplikację na własnych telefonach. Dzięki niej będziecie mogli na przykład śledzić te przesyłki, które do was idą z internetu, kiedy już dojdą. Ale również zamówić kuriera, zobaczyć, gdzie jest najbliższa placówka pocztowa, więc znacząco rozwijamy również się w tym kanale. Co jest istotne, brand Envelo ma również taki produkt, który nazywa się Neokartka. Jest to produkt hybrydowy. Polega to na tym, że możecie zrobić zdjęcie telefonem komórkowym i wysłać je jako klasyczną pocztówkę. Więc od dzisiaj koniec z szukaniem kiosków ze znaczkami, z kartkami. Można to wszystko zrobić cyfrowo. Wszystko jest w apce, dokładnie. A propos ciekawostek wykorzystania neokartki w zakresie marketingowym, robiliśmy ostatnio akcję z Milką, która polegała na tym, że w sklepach były rozdysponowane kostki, tabliczki czekolady z brakującą kostką. Tam było zachęcenie do skorzystania z neokartki, wysłania słodkich pozdrowień rodzinie, znajomym, komu się chce, i do neokartki załączaliśmy tą brakującą kostkę czekolady. Więc można naprawdę dużo ciekawych rzeczy zrobić z takimi dość klasycznymi produktami jak kartka pocztowa. Envelo rozwija się dość mocno. Już całkiem niedługo uruchomimy również hybrydy odwrócone, czyli będzie to polegać na tym, że całą korespondencję, która do was idzie, będziecie mogli dostać w formie cyfrowej. Ona zostanie przez pocztę zeskanowana i przyjdzie na skrzynkę Envelo, jest to list cyfrowy, i następnie możecie odpowiedzieć albo hybrydom, tak jak neokartka, jest też neolist, czyli dojdzie to w formie klasycznej, jeżeli odbiorca ma również skrzynkę Envelo albo będzie korzystał z usług hybrydy odwróconej, to dostanie to w formie cyfrowej. I a propos naszego najnowszego produktu, który launchujemy lada moment, jeszcze o nim nikt nie słyszał, jesteście pierwsi, to jest ekskluzywna premiera, będziemy mieli produkt Neopaczka. Oczywiście nie będzie to polegać na tym, jak niektórzy myślą, że drukarka 3D coś wydrukuje i to dojdzie. Ale podobnie jak można kupić neoznaczek, tak, już nie zacznie trzeba biegać na pocztę, żeby go kupić, można go sobie wydrukować w domu, dodatkowo można na przykład dodać swoje zdjęcie albo jakąś emotikonę, co ktoś chce. Również można wysłać neopaczkę. Jest to usługa polegająca na tym, że po prostu jeżeli mamy przesyłkę do wysłania, drukujemy sobie list przewozowy w domu, w komputerze, opłacamy go i następnie musimy tylko oddać tą paczkę w placówce pocztowej, i to jest wszystko, oczywiście jest pełne śledzenie i to jest oparte na naszych usługach paczka 24 i paczka 48.